Nie można siedzieć po prostu gdzieś tam na wersalce i po prostu mówić, że zmieniam świat. Nie. Świat zmienia się od ciebie i to ty decydujesz, czy ty to zmienisz, czy nie. Zapraszam, tu, przyjeżdżajcie, pomagajcie. Bardzo wam dziękuję za każdą złotówkę, za każdą wpłatę. Dokonaliśmy zakupu za prawie 20 tysięcy złotych. Najpotrzebniejszych rzeczy dla powodzian. Odwiedziliśmy dom dziecka, gdzie zakupiliśmy za 4 tysiące złotych owoców, słodyczy. Był płacz, łzy, podziękowania. Zepsuło nam się auto, pompa wspomagania nam siadła w busie, który nam sprezentowaliście z darowizn. Był wypadek, był szpital, jest 8 szwów, oko zalane całe wylewem krwi, nie widzę na nie. Ale nie poddajemy się, lecimy dalej, od rana, od 6 rana zbijamy tynki w mieszkaniach, w domach, tam gdzie ludzie chcą wrócić do normalności. Chwila oddechu na ciepłą zupę i pomyśleliśmy sobie o jednej rzeczy w tych miejscowościach, o których telewizja nie informuje was, co tutaj się dzieje. Zabrakło jednej rzeczy, domy dziecka potrzebują, moi drodzy, owoców, słodycza. Moi drodzy, po ciepłej zupie odwiedziny w domu dziecka, w domu, o których domach często zapominamy, bez względu na kataklizm, powódź, te dzieci również potrzebują naszej troski, naszej miłości, potrzebują skromnego owoca, słodycza. Pamiętajcie, dołóżcie swoją cegiełkę, bo razem możemy pomóc powodzianom. Dobra zawsze wraca. Dzisiaj w okolicy Płocka. Następnie już za chwilę udajemy się do kolejnej lokalizacji, aby wspierać oraz pomagać. Jeżeli nie masz możliwości przyjazdu na tereny powodziowe, aby pomóc, wpłać cegiełkę na zbiórkę Fundacji Dobro Wraca. Pozdrawiam. Jest! Jest! Dzielny wojownik. Niestety dzisiaj opuszczamy miejscowość Ołdrzychowice, ponieważ nie damy wszystkiego rady zrobić. Jedziemy dalej, gdzie nas potrzebują, do Zdrowia Śląskiego. Jestem tutaj ostatni raz z panią Krysią, która potrzebowała pomocy w usuwaniu skutków powodzi. Pozdrawiamy, dobro wraca. Dobro wraca. Pomogłem pani Krysi w usuwaniu skutków powodzi i wykonałem bardzo ciężką pracę. Chciałbym pozdrowić panią Krysię, aby dobrze wszystko było, aby już nie nadeszła żadna powódź i oby trafiła na dobry trud, tak jak my. Pozdrawiam. Ja też cię pozdrawiam i naprawdę miałam szczęście, że trafiłam na taki dobry trud. Chcieliśmy podziękować Fundacji Dobro Wraca za dobro, za serce, które nam przekazało, przekazujecie, ofiarujecie. No stało się, co się stało. Serdecznie dziękujemy za każdą pomoc, za uśmiech, za serce, za to, że jesteście. Prosimy o dalsze, mówię, bo potrzeby są bardzo, bardzo, bardzo duże są. I mówię, czy to osuszacze, czy coś, my po prostu na to wszystko czekamy, bo to jest po prostu, że tak powiem, od ręki odrywany. Kto pierwszy, po prostu ten lepszy. Ale dziękujemy za wszystko, pamiętamy. Fundacji, tak. Są super, przyjechali taki kawał drogi do nas. Także bardzo dziękujemy Fundacji Dobro Wraca i mówię, liczymy na pomoc, że nie zapomnicie o nas po dwóch tygodniach, po trzech, bo potrzeby są bardzo duże. I niech żyje Dobro Wraca. Kochani, dostarczyliśmy osuszacz dla państwa w Ołdrzychowicach Płockich. Jedziemy dalej. Mój tata dostał wylewu krwi do oka, ale dalej trzeba pracować. Kochani, pozdrawiamy was. Ruszcie się z domu i pomagajcie. Przepraszam za wstawkę, ale po prostu jadą teraz. No i pomagajcie. Dobra, wracam. Z Panem Bogiem.